Na styk za No to 15. lecimy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na półfinałach Sim Center Rally of Champion na platformie PC. W dzisiejszym półfinale zmierzą się Michał Łukasik. Siema Michał. Witam. Jesteś Michał Stawiak. Witam. Marcin Chrzan. Witam. Dawid Włodarczyk. Dzień dobry. Wojtek Pankowski. Witam, cześć. I Mateusz Biały. Dobry wieczór. Michał Stawiak, może do ciebie jedno krótkie pytanie. Ostatnio forma, imponujesz formą w mistrzostwach. W RWD powiedz mi, czy stawiasz na tę klasę dzisiaj najbardziej, czy jednak czujesz się pewnie równie w innych klasach? Szczerze mówiąc, to w każdej po trochu pewnie, ale chyba najfajniej mi się jechało BMW Rally GT. Czyli rozumiem, że Walia, Walia to taka, uważa się, że tam będziesz konkurencyjny. Jak Walii no, nie lubię, tak BMW bardzo mi pasuje. No to już jest szósty OS. Być może wcześniej już będzie sprawa rozegrana, ale mamy nadzieję na duże emocje, że jednak tam też będziesz musiał pocisnąć. Michał Łukasik, wracasz do nas ostatnio i przyspieszasz. Bardzo dobre wyniki w ostatnich dwóch rajdach. Jak forma przed dzisiejszym startem? Trochę już było jeżdżone, tak żeby się rozgrzać w miarę, i powiem ci, że jest całkiem okej. Okay. Nie narzekam. Jak na taką przerwę, którą tam wcześniej miałem, trochę dłuższą od dirta, to no póki co jestem zadowolony. Jakieś tam cudów nie przewiduję, ale myślę, że powinno być w miarę płynnie i mam nadzieję, że bez przygód, bo to jest w sumie najważniejsze, bo będzie łatwo o błędy w końcu. Tym eskortem właśnie na Polsce będzie wybitnie trudno, ale no jestem dobrej myśli. To powiedz nam... A ja... Proszę, Artur. Jeszcze mam pytanie do Michała Łukasika. Słuchaj, prawdziwi profesjonaliści, a uważam, że ty takim jesteś w dircie, przyznają się, że nie uprawiają seksu 24 godziny przed rajdami. Ty też tak u ciebie jest? Zdecydowanie tak, potwierdzam, ale ja zamiast 24 godzin praktykuję 24 lat. Znaczy co? Minuty. No fajnie, a powiedz tak. Nam jeszcze, Michał, co ciupałeś ostatnio, jak miałeś przerwę troszeczkę od dirta? Widziałem tam Werbera. Jak ocenisz tą grę w stosunku do dirta? Generalnie w kilku słowach. Znaczy, zależy, w której strony mogę to porównać, tak tradycyjnie to zależy. Ale no oczywiście wiadomo, że asfalcik jednak w Bern się robi świetną robotę i dirt nie ma do tego podejścia. I jazda na asfalcie jest niesamowicie przyjemna w Bernsie i rzeczywiście się czuje, jakby się prowadziło normalne auto. No. Jednak to jest bez porównania, jeżeli chodzi o dirta. A o shooter to jest kwestia dyskusyjna, nie jeździłem dużo po shooterze, to się nie wypowiem, bo zaraz bornsiarze mnie zjedzą, więc... No ale osobiście właśnie tykam praktycznie wszystkie możliwe gry rajdowe teraz, bo jeżdżę w WRC-ku, jeżdżę właśnie w dircie, jeżdżę w Bernsie ostatnio sporo. I no, ciężko jest mi powiedzieć, który rzeczywiście z tych tytułów jest no po prostu najlepszy. No, no, wszystko ma swoje plusy i minusy. No, ostatnio do tego Bernsa się naprawdę przekonałem i uważam, że zdecydowanie, przynajmniej ten asfalt, na którym ostatnio najwięcej jeżdżę, to zdecydowanie ten asfalt jednak w Bernsie jest najlepszy z wszystkich możliwych i dostępnych obecnie gier. O. Słuchaj, Michał, a powiedz mi jedno, bo ty dużo jeździsz, wiesz o co chodzi, powiedz mi, czy w RBR-ze te hamowanie na asfalcie to jest takie naprawdę prawdziwe? Tak. Zdecydowanie. Powiem ci, że właśnie... Czyli nie hamujesz ogólnie. Tak. Powiem ci, że tak właśnie. Jak jeździłem, wiesz co, jak byłem na Szombierkach w tym sezonie, to no. Trafiło się tak, że było strasznie dużo syfu na drodze, bo błoto naniosły poprzednie załogi. I mieliśmy taką akcję, że trochę tego błota złapaliśmy i dosłownie mimo tego, że nie jechałem szybko, bo ja tam jechałem może coś koło setki, coś takiego, i chciałem delikatnie przyhamować, to samochód jechał prosto. I wylecieliśmy kawałeczek z zakrętu. Także no, szczerze to właśnie mogę porównać zdecydowanie te hamowania w Bensie do jazdy rzeczywiście prawdziwym autem. Jeżeli chodzi, właśnie naprawdę myślałem, że
że to tak nie działa i że rzeczywiście w Bernsie to jest aż przesadzone z tym hamowaniem, że jak depniesz po hamulcu, to się od razu koła blokują. Ale powiem ci właśnie, że rzeczywiście, no, przynajmniej w Saxo też to tak działało. Nie, bo EPR jest świetny, ale hamowanie i jazda na wroty głównie. To jest porażka. Ale podobno, że sporo zależy od ustawienia hamulców. Ja nie bawiłem się w to jeszcze. Ludzie mówią, że jak ustawi się dobrze hamulce, to się tak nie blokują. Nie wiem, nie mam dla tego pojęcia. Dobra, ale gramy w dirta, koniec RBR-a. No właśnie. Dokładnie. Mamy pytanie do Wojtka Pankowskiego. No, Wojtek, jest szansa wbić się chyba tutaj dzisiaj w top 3. Bo ostatnio pokazujesz, że jesteś w takiej stabilnej formie. W klubach widzę tam non-stop, łapiesz się do dziesiątki w R5. Dużo trenowałeś przed dzisiejszym startem? Czujesz, że masz szansę tutaj dzisiaj w tak doborowym towarzystwie sprawić niespodziankę i wejść do trójki? No, przeczucia takie może na czwarte miejsce może są, na trzecie to no, ciężko powiedzieć, bo trochę się zapomniałem, że tu Dawid jest jeszcze i on w RWD dosyć chyba jest dobry, a u mnie to jest no, porażka. Ja dużo nie jeżdżę w zasadzie, tylko to co widzę, trening przed rajdem i rajd i core piątka, także no czasowo trochę ograniczone. No, ćwiczyłem tylko wczoraj i w poniedziałek trochę, także no, pojeździłem trochę te odcinki. No, niektóre no tam ośka czy 4x4 to w miarę, no ale tam RWD to będzie chyba jakieś, nie wiem, słabsze auta trzeba wziąć, bo ciężko będzie dojechać do mety. Czasem lepiej odpuścić, pojechać lepiej prowadzącym się samochodem niż no, narobić głupot. Lepiej. Życzymy powodzenia. No i wspomniany Dawid Włodarczyk, kolejny mistrz można powiedzieć, prawie mistrz RWD, niedaleko w tabeli mistrzowskiej za Michałem Stawiakiem. Jak nastawienie przed dzisiejszym startem? Dawid. Liczę przede wszystkim na RWD. No jedyne, czego nie czuję, to te kitkary, bo średnio znam Argentynę, ale reszta powinna być w miarę konkurencyjna. A jak Monte idzie? Bo jednak, i czym wystartujesz przede wszystkim? No bo to jest jednak bardzo wymagający rajd. No i chyba tutaj trzeba jednak pojechać lunchem, co? Deltą. Tak, czyli tutaj raczej cała czołówka nastawia się na lunchie deltę. Przejdźmy do Marcina Chrzana. Marcin, niedawno kupiłeś kierownicę. Chwaliłeś nam się, ale chyba tak, dzisiaj oczywiście wystartujesz na padzie. Tak, ponieważ jest kontuzja nogi i wolę nie ryzykować, bo do pierwszego zakrętu byłoby droga. A co tam się podziało z tą nogą? No akurat kolano niezbytnio, bandaż mam zawinięte i jest opór, żebym nogę mógł zgiąć, także no nie ukrywam. Chciałem na kierownicy, mówię fajnie będzie, pierwszy rajd wystartuje, no ale niestety. Ale muszę, jak prawa noga, jak prawa lewa noga, to cały czas prosta musi być. No, to nie śmiem się nie zgodzić, no ale niestety wolałem nie ryzykować i dokończę po prostu to na padzie. Jak zacząłem, mam sezon, jeśli będzie, to już na kierownicy. To jak jest, wszystko jest gotowa, sprawna, także choć się zdziwiłem, mimo że jest nowa, już musiałem ją przesmarować, bo piszczała okrutnie. A jaka to marka? Trafmaster T300 RS. O, to standard. Tak? No standard, tak, nie. Jest. Tak, aha, standard, czyli u wszystkich piszczy. I po prostu rozkręciłem cały spód, został przesmarowany i zupełnie nowa kierownica się zrobiła. Ale w życiu nie sądziłem, że po miesiącu będzie takie coś. No widocznie czasem trzeba poprawić fabrykę. I przejdźmy do kolejnego gracza, do Mateusza Białego, czyli najszybszego gracza na klawiaturze w Polsce. Powiedz nam, Mateusz, jak tam RWD u ciebie na klawiaturze? Dobra chwila. Jak RWD? Tak jest. Nie wiem, historyczne jakoś jedzie. Oczywiście przynajmniej jeden spin musi być tradycyjnie. GT Rally, no tak, ustawiliście ile było? 180 sekund? Nie wiem, czy to wystarczy, żeby dojechać do mety. I tyle w temacie. No tak, będzie ciężko, ale pokazałeś nam już w poprzedniej eliminacji, że tym RWD tam cisnąłeś mocno i tak, tam chyba mniej zakrętów. Przygra. No ale też był szybki odcinek w Szkocji, jednak na szybkim OS-ie też trzeba panować nad tymi samochodami. Ja z tego co pamiętam, tam bardzo długo prowadziłeś i chyba
gdzieś przytrafiła się obrotka na ostatnim splicie bodajże. Chyba mieliśmy to na live'ie. No a w pozostałych klasach myślę, że powalczysz, bo jednak to też masz imponujące to wyczucie na klawiaturze. Artur, masz jakieś pytania do chłopaków jeszcze? Nie, no już jedno najważniejsze zadałem Michałowi, Łukasikowi. No chyba to by było na tyle, nie ma co przeciągać, jest za 5:09. No to panowie, życzymy wam wszystkim powodzenia, bez kapci, bez obrotek, bez przygód i czekamy na wielkie emocje i dobrą walkę. Powodzenia. Możecie się spokojnie rozłączyć. A to pamiętajcie o umowie, nie? Mojego GTR pokazujcie, nie? Czekamy na pierwszy... Panie, tam widzę, kibicują w tle. Czekamy na pierwszy odcinek specjalny, a pierwszym odcinkiem specjalnym jest przejazd po Monte Carlo. Zobaczymy, jakie samochody wybiorą nasi zawodnicy z grupy A. Bardzo trudna grupa na te warunki, szczególnie na seryjnych ustawieniach. Jedzie się ciężko. No to zaczynajmy. Monte się kocha albo nienawidzi. Zgadza się, każdy ma różne podejście do tego rajdu i jedni po prostu nie cierpią. Ja ten rajd polubiłem w ostatnich mistrzostwach. Nie jeździłem Monte wcześniej. Po przesiadce z Dirta 1 niezbyt mi się podobało, ale tak myślę, że w sumie to jest ok. Monte jest wbrew pozorom trudnym rajdem. Nie wybacza. Nie wybacza błędów. Miałem okazję się przekonać. Na pierwszej eliminacji dwa kapcie na dzień dobry. Po zawodach. Col de Turini, Sprint and Monte. I czekamy na zawodników. Zobaczymy, co wybiorą, czym pojadą. Tu już chyba dużo się podzieje na tym odcinku, coś czuję. Mateusz na klawiaturze wybrał Subaru, tak? Tak, Mateusz Biały jedzie Subaru Impreza, reszta chyba tak, najszybsze Lancie Delty. Oczywiście nie mogło być tutaj innego wyboru. Delta daje przewagę tych kilku sekund nad Subaru Imprezą na każdym OS-ie. Może na tym śliskim śniegu nie jest to tak widoczne. Ale natomiast... też o wiele ciężej Delta jest opanować, prawda? Jest tak. To potwór naprawdę. Start 80. To prawda, na seryjnym ustawieniu strasznie rzuca tym samochodem. Powodzenia. No to zaczynamy. Zobaczymy, co się podzieje. Dwa Michały znają Monte doskonale, wygrywali nieraz. No tutaj to czuję, 5, że będzie ogromny pierw w czołówce. 3, 2, 1, start. Przyłączyć wszystko kamery. To nie wiem dlaczego nie mogę przełączać kamer. Dobra, jest wszystko w porządku. Jedziemy na razie. Jedziemy z Dawidem Wodawczykiem. No. Chłopaki idą łeb łeb. Jak widać, prowadzenie zmienia się co ułamek sekundy. Ciężko tak naprawdę najechać kamerą na kogokolwiek, gdyż wszyscy jadą w jednym szeregu. Prowadzi Dawid Wodarczyk, niespodziewanie. Chociaż już Michał Łukasik wysuwa się na prowadzenie. Spróbujmy się przełączyć na Michała. Tak, jedziemy z Dabim. Jednym z najszybszych kierowców w Polsce. Płynnie i czysto pokonuje zakręty. Wysuwa się na prowadzenie dosyć znacznie. Ale Michu doskakuje do samej czołówki. To jest taki trudny zakręt, może łatwo wylecieć i skończyć. Jest masakrycznie, tutaj przyhamowanie deltą kończy się zwykłą obrotką. Najtrudniejszy chyba moment na tym OS-ie. Przyłączmy się na Michała Stawiaka, który wysunął się na prowadzenie. Pięknie wszystko pokonuje nawrót i piec. Idą chłopaki grubo. Za chwilę zbliżymy się do połowy odcinka specjalnego. Ty, a czemu mi pokazuje cały czas, że ja mam kamerę na Dawy? Nie wiem dlaczego. Kamerę sam musisz sobie zmieniać. Już jesteś obserwatorem.
No i Michu delikatnie opiera się o bandę, ale jednak przejeżdża to szybkim tempem, prowadzi. Zobaczmy na chwilę, co dzieje się. Tyle. Mateusz Biały jedzie Subaru, najsłabszym samochodem w stawce. No i jedzie na klawiaturze. Ale radzi sobie całkiem fajnie. Zobaczmy. Ta strata nie jest wcale taka duża. Tu na tym śniegu może się wszystko poddać. Każdy źle pojechany zakręt to ogromna strata czasowa. Każdy szeroki najazd, wyjście z zakrętu. Tak, tutaj Mateusz będzie dużo tracił. Opiera się o bandy. Zobaczmy, co u Marcina Chrzana. Marcin na kapciu. Tak, widzimy kapeć z przodu. Można powiedzieć, jest po zawodach. No i wróćmy do czołówki. Jedziemy z Michałem Stawiakiem. Na razie niespodzianek nie ma. Michu pierwszy, Dawid drugi, Dawid Włodarczyk trzeci i Wojtek Pankowski czwarty. Zobaczmy, co u Dawiego. Dawid delikatnie z tyłu. Michu leci pełnymi bokami, nie odpuszcza. O, było blisko. Michu jeszcze trochę by wyleciał. Zobaczmy, co u Michała. W zasadzie zostawimy, gdy zawodnicy będą wpadać na metę po kolei. Tak, Michu pewnie dojeżdża do mety na pierwszej pozycji. Ale tam są sekundowe chyba. Dawid już za nim. Dawid Podarczyk po bardzo dobrym początku troszeczkę stracił, ale jest na trzeciej pozycji. Wojtek czwarty. Wojtek chyba. 10 sekund za chłopakami. Na piątym miejscu Mateusz Biały. I będziemy musieli czekać na Marcina Chrzana, który niestety jedzie z kapciem na przedniej osi. No jak wiadomo, to już można sobie odpuścić. Artur, prosimy Cię o zapisanie wyników. Już chwila, bo nie mam jak. Michał Stawiak pierwszy, Dawid drugi, trzeci. Trzeci był Dawid Włodarczyk, czwarty Wojtek Pankowski, piąty Mateusz Biały i na szóstym miejscu dojedzie Marcin Chrzan, którego teraz obserwujemy. Dobra, niespodzianek na pierwszym OS-ie nie ma, można było postawić takie wyniki, że mniej więcej te osoby dojadą pierwsze. Zobaczymy, co podzieje się na kolejnym odcinku, a kolejny odcinek to będzie Polska, tak? Polska, Jagodno, bardzo trudny OS, tym bardziej, że jedziemy go samochodami klasy H2 RWD, gdzie na serii te samochody po prostu są tragiczne. Myślę, że wszyscy wybiorą najszybszego eskorta, ale on tak tam podskakuje, że narobić nim baboli jest bardzo prosto. 2 sekundy różnicy między Michałami. Tak, no Michał Łukasik na razie spokojnie, zresztą też nie musi cisnąć, trójka wchodzi dalej. Można pojechać taktycznie, ważne, żeby jechać cało do mety. Tak, mamy potwierdzenie. Wojtek Pankowski, Mateusz Biały na piątym i na szóstym Marcin Chrzan. Przechodzimy więc do kolejnego etapu. Weźmy się na klasyfikację, tak. Michu Dabi, Gudlajk, Wojtek Pankowski, Mateusz Biały i Marcin Chrzan. Zapisane. No zobaczymy, czy ktoś tu wybierze inny samochód. Wydaje mi się, że tutaj mogą być też inne samochody w stawce, gdyż taki Fiat dużo łatwiej się prowadzi. Dokładnie, to samo chciałem powiedzieć. Nie jest tak szybki jak Ford Escort, ale daje większą gwarancję na dojechanie do mety. No zobaczymy. Ale to już jest taki poziom, że chłopaki muszą wybierać szybkie samochody. Tutaj nie ma już, przebacz, że gdzieś tam coś tam się podzieje. Raczej czołówka jest dobrze przygotowana do startu i myślę, że tych baboli nie będzie tak dużo. O, i mamy i Alpinkę. Tak, o, i mamy Kadeta, mamy Fiata, mamy Forda Escorta. Zobaczmy. O, nasi zawodnicy z mistrzostw, którzy są w samym czubie RWD, wybierałem jednak najszybszego eskorta. Dabi oczywiście też najszybszy eskort. Pozostali zawodnicy Renault Alpine,
Opel Kadett i Fiat 131 Abarth Rally. A będzie bardzo ciężko po tym błocie. Start, 6 lewy, bardzo, bardzo długi. Ale widzę opony. Szczyt, 36 lewy, terenowe założone. Można je. Tu się może zdarzyć wszystko. Tak, tutaj jest bardzo trudny os. Z tymi samochodami 5, są tak 4, dobijające hopy. 3, do hamowania, 2, do szykany, 1, bez ABS-ów i tak dalej. No jest dosyć ciężko. No to lecimy z Wojtkiem Pankowskim. Mówił, że nie lubi RWD. Zobaczymy, jak sobie poradzi na pierwszej sekcji. Mamy tutaj mocne spadanie w dół, gdzie pokonujemy tutaj maksymalnie piątym biegiem. I tutaj możemy też w zasadzie wejść piątym biegiem. Jest to dosyć ryzykowne. O! Marcin Szan już na boku. Tak, przełączamy się szybko na Marcina. Już ruszył. Już tego nie złapaliśmy tego w kamerze, opony są całe. Dobra, jedziemy z Michem. Bardzo niebezpieczny punkt po prawej stronie, delikatne cięcie powoduje wyrzucenie samochodu w krzaki. Jest tam takie uderzenie, jakby niewidoczną ścianę. Bardzo dziwny element na tym OS-ie. Ale Michu jednak ciśnie. Ostatnio bardzo dużo kilometrów pokonuje samochodami RWD i widzimy, że tutaj nie ma miękkiej gry. Mocny bokiem, uderzenie o tablicę i nawrót. Zobaczymy tutaj, czy pojedzie z gazem. Tak, gość jeszcze jedzie z gazem. Bardzo ciężki nawrót. Także tutaj. Dojeżdżamy do szykany. Jest to hamowanie, trzeci bieg. Wbijamy się w szykany pewnie. Zobaczmy na Dabiego. Razem z Michałem delikatnie uderzają w szykany, ale jadą dalej. Zobaczmy, co u Dawida Włodarczyka. Przyjedziemy z zawodnikiem kilkaset metrów. A oj, u Dabiego coś się podziało. Przełączmy się szybko, Dabi spada na ostatnie miejsce. Koła są całe. Ale w coś uderzył. Nie wiem, czy nie przepałował chyba tego zakrętu w prawo. Dokładnie. Tak samo jak ty wczoraj. No niesamowite, Dabi to będzie gonił, na pewno nie odpuści. Będzie tutaj max atak. Przesunął się już jakiś czas temu na trzecią pozycję. Ciśnie, mamy zobaczymy. Połowę odcinka, także jeszcze ma szansę. Zobaczmy, co Mateusza Białego. Przypomnijmy, zawodnik leci na klawiaturze. No, prowadzić taki samochód na klawiaturze to jest bardzo wielka sztuka. Prawy szybki przelot. I zaraz do nowego sportowego. Ale w miarę płynnie mu to idzie. Tak, to trzeba przyznać, że chłopak ma wprawę i talent. Na piątej pozycji zobaczmy jeszcze co u Marcina. Nie widzimy kapci. Zawodnik jedzie na ostatniej pozycji, no strata jest jednak ogromna. I przełączmy się na czołówkę. Na Michała Stawiaka. To już sama prosta droga, tu już się nie powinno nic wydarzyć. Ale zobaczmy tutaj, Wojtek Pankowski z drugiego miejsca spadł na pozycję numer 4. Na dwójkę wysuwa się Dawid Włodarczyk. Na trzecim Dabi. No ciekawie, tutaj mamy dojazd do mety. Na odcięciu. Eskort więcej mocy nie ma. Tak, drugi Dawid Włodarczyk. Trzeci Dabi. Czyli uratował jeszcze dobrą pozycję po jakimś dużym błędzie. Prawdopodobnie na nawrocie. No i co tu się dzieje? Wojtek Pankowski już jest chyba na mecie, nawet nie zdążyliśmy go zobaczyć. Tak, Mateusz Biały na pozycji numer 5 i na szóstej pozycji dojeżdża, jeszcze nie dojeżdża, ale Marcin Szan. No i tam Dabi, kurczę, troszeczkę z... Chyba się zagotowało w nim, bo musiał cisnąć, żeby nie stracić dużo punktów. No udało mu się dojechać na trzeciej pozycji, więc jakby niewiele stracił. Na przodzie Michał i Dawid Włodarczyk, bo chłopaki, którzy na co dzień jeżdżą RWD, zajmują topowe pozycje w klasyfikacji mistrzostw. Także można powiedzieć, że tego się spodziewaliśmy raczej. No jest trójka najszybszych zawodników, Michał i Dabi. Potem mamy Wojtka Pankowskiego, Mateusza Białego i Marcina Chrzana. Prosimy cię, Artur, o... Namieszałem chwilę. Pierwszy Michał,
Michał Stawiak, drugi Dawid Włodarczyk. No, trzeci. Michał Łukasik. Tak, czwarty Wojtek Pańkowski. Tak. Czwarty, piąty, przepraszam, Mateusz Biały. No. I szósty Marcin Chrzan. Kuźwa, jeszcze pomyliłem. Przepraszam, no to... ale... Musisz się skoncentrować. No to jeszcze raz ci powiem. Michał Stawiak. Tak, tak jest. Potem jest Dawid Włodarczyk. Tak. Trzeci był Dabi. Tak. Czwarty był Wojtek Pankowski. Cztery, tak. Piąty był Mateusz Biały i szósty Marcin Chrzan. Dobra, dziękuję. Prosimy tam o podsumowanie ewentualnie, czy podliczenie punktów. Przechodzimy do S-u numer 3, a tym razem pojedziemy Argentynę. I znów nie taka łatwa klasa. Oczywiście ośki są łatwiejsze, ale to jest kitkar. No, kitkarem lubi rzucić tu i ówdzie. Zobaczymy, czy chłopaki dojadą cało do mety, czy jednak będą porozbijani o skały. Myślę, że na tym odcinku będzie taki ścisk, że o wygranej zdecyduje, nie wiem, może 0,2, 0,3 sekundy. No i po dwóch odcinkach mamy ciekawą sytuację, bo Michał Stawiak ma 20 punktów, Daby i Dawid Włodarczyk ma po 14. Później Wojtek Pankowski ma 8, Mateusz Biały ma 4. Marcin Chrzan na razie jeszcze nie skompletował punkcik. No, zobaczymy. No i mamy pierwszą niespodziankę, bo Dabi chyba wybrał Seata. Start 60, tak, Seata chyba jest to jedyny Seat w stawce. Troszkę wolniejszy samochód. No nieco łatwiej się prowadzący, ale 3 Seat jest w stanie dogonić. Najszybszy samochód z klasy, czyli Peugeota 306. Zobaczymy. W rękach Dabiego to może się wydarzyć. 4, 3, 2. Zaraz spróbujemy się przełączyć. W takim razie na Dabiego. Tak, i polećmy pierwsze sekcje zakrętów z Michałem Łukasikiem. Jest piec. Tutaj bardzo niebezpieczny punkt, gdzie można prawą stroną oprzeć się o skałę i złapać kapcia. Przejeżdża cało. Przełączmy się na Wojtka Pankowskiego. Peugeot 306. Troszeczkę za szeroko. Przednia odźmieli w miejscu na ciasnych łukach. I dwójkowy. Ale mamy i Golfa w stawce. Zobaczymy na Wojtka jeszcze, jak sobie poradzi tutaj na szybkim przejściu w lewo i w prawo między skałami. Jest w miarę ciasno, okej. Zobaczmy, co u Mateusza Białego. Na razie na czwartej pozycji przed Dawidem Włodarczykiem, co jest niespodzianką. A my już mamy połowę OS-u. To bardzo krótki OS. Bardzo szybki OS. Zobaczmy, co u Dawida Włodarczyka. Pozycja numer 5. Niewielka strata, ale jednak na takim odcinku już jednosekundową stratę jest bardzo ciężko odrobić. Mocno podbija samochodem, wiadomo, samochody nie są ustawione, tunik seryjny. Tak, tutaj troszeczkę został na ciasnym jedynkowym zakręcie w prawo. Zobaczmy, co u Marcina Chrzana. Opony całe. Zawodnik nie miał czasu wiele trenować, gdyż ma kontuzję nogi. Uderza w skały. W tej pozycji. Nic, przełączmy się na czołówkę w takim razie. Znowu Michał Stawiak, za nim Dabi i trzeci Wojtek Pankowski. Dawid Włodarczyk wyprzedza już Mateusza Białego. Aktualnie jest na czwartej pozycji. Tak. Michał dojeżdża do mety. Tak, Michu pierwszy. Dawid 2 sekundy za nim. Wojtek Pankowski 6 sekund. Tak, czwarty Dawid Włodarczyk, na piątej pozycji Mateusz Biały i pozycja numer 6 Marcin Chrzan. Kolejny.
czwarty Dawid Wodarczyk, tak jest? Już za chwilę zobaczymy wyniki. Tak, pierwszy Michał Stawiak, 10 punktów. Drugi Michał Łukasik, punktów 8. Wojtek Pankowski, trzeci, punktów 6. Dawid Włodarczyk, czwarty, punktów 4. I Mateusz ostatnie Biały. Dwa miejsca jak poprzednio. Mateusz Biały, punktów 2. I Marcin Chrzan, punktów 0. No, szybki OS 2.18, to jest niesamowity czas, trzeba przyznać. Że tutaj widać, że chłopaki jednak trenowali. Nikt nie chce odpaść w tej fazie rozgrywek. Jest to zrozumiałe, ale czasy są kosmiczne, można powiedzieć. Dobra, czekamy na kolejny OS. Na kolejny OS pojedziemy samochodami klasy WRC, czyli w dircie nazwaną klasą 2000. I będzie to Ampelonas Ormi w Grecji. No zobaczymy, czy chłopaki z tyłu będą w stanie się podpiąć do czołówki. Najłatwiej prowadzącymi się samochodami dzisiaj. Niespodzianek nie ma, co Arturku? No raczej nie. Chyba było do przewidzenia, że dwa Michały będą z przodu. Ale Wojtek Pankowski odrabia na tym OS-ie dwa punkty do Dawida Włodarczyka, jeśli się nie mylę. To różnica między nimi wynosi tylko dwa oczka, tak? Już ci mówię. Tak, Dawid ma 18, a Wojtek ma 14. Mi się wydaje, że jednak tam... Zobacz jeszcze raz. Bo teraz Wojtek Pankowski odrobił dwa punkty, drugi był Goodlike na tym. Racja. Tak, dokładnie. Drugi był na Jagody. Także sytuacja na razie jest klarowna, że tak powiem. No ale na Grecji też tak, szczerze mówiąc, tymi wórcami też może wszystko się zdarzyć. Grecja nie jest łatwym rajdem. No tak, mi się wydaje, że ten odcinek też nie jest jakoś specjalnie trudny, chociaż no, pojechałem go wczoraj, gdyż jechałem też półfinale na Xboxie i trzy zakręty przed metą, będąc na prowadzeniu, uderzyłem w kraka i poszło 10 sekund, tak, i spadek od razu i panika. No tutaj punkty lecą momentalnie, kilka sekund straty i człowiek zamiast 10 zdobywa punktów 2 czy 4 i cała tabela się zmienia. Tutaj ten pierwszy nawrót w prawo można tak przepałować, że hej. No to lećmy z Wojtkiem Pankowskim, który musi tutaj gonić chłopaków z przodu, by dostać się do awansującej trójki. Zobaczymy, jak pójdzie na nawrót. No jest czyściutko, ładnie. I teraz to przejście lewy-prawy, gdzie można przelecieć ten lewy praktycznie w powietrzu. Niepotrzebnie chyba zahamował. Mamy kolejny nawrót. Czysto ładnie. Dobra, zobaczmy. Na Dawida Włodarczyka, chwilę. Przehamowanie, teraz seria trójkowych zakrętów. Prawo, lewo, prawo i potem znów lewo. Do nawrotu. Tak, bezbłędnie ciasno. Zobaczmy co Mateusza Białego. Też najszybszy samochód w klasie, czyli Citroen C4. To ładnie ten chłopak sobie radzi na klawiaturze. Dzisiejsza stawka jest tyle taka mocna, że jednak będziemy tutaj ciężko powalczyć o awans. Ale mimo wszystko pełen szacunek do tego gracza. Dokładnie, chyba jest niewiele osób w Polsce, którzy jeżdżą w ogóle na klawiaturze. Tak, jest jeszcze Daniel Godzi, który jeździł w naszych ligach na klawiaturze. Oraz na klawiaturze jeździ Ewa Małek, kucharze dziewczyn. Dobra, zbliżamy się do połowy OS-u, przyłączmy się na czołówkę i jedziemy z Michałem Stawiakiem. No tutaj trzeba iść pełnym gazem przez te piątkowe szczyty, co też Michał tutaj czyni. Trzeba uważać na tej hopce. Tak, i tutaj mamy dojazd do trójkowego, no i potem można już wrócić czwartym biegiem kolejny zakręt. Ok, przyłączmy się na Dabiego. Dabi spokojnie, bez szaleństw. Wie, że taka jazda daje mu awans. Nie chce przypałować.
Proces wygonić Michała Stawiaka jest sztuką, także też pięknie ciśnie. No minimalna strata do Michała Stawiaka. Bardzo ciasno jeździ Dawy i te zakręty. No pięknie prowadzi samochód. Widać go gość na fach w ręku. Zobaczmy co u Dawida Budaczyka. Dawid Budaczyk znowu przed Wojtkiem Pankowskim. Wygląda na to, że powiększy swoją przewagę na pozycji numer 3. No jest, jedziemy koło wspomnianego wcześniej krzaka. No i przełączmy się na czubkę, gdyż będziemy dojeżdżać do mety. Michu bardzo ciasno, leci po skarpie. Ostatnie przejście. Tak, jest uderzenie, ale opanował samochód. Pierwsza pozycja, Dawid, sekundę za nim. Na trzecim Dawid Budarczyk. Wojtek Pankowski wylatuje nam przed samą metą. Tutaj musimy dokładnie zobaczyć na wyniki. Wojtek Pankowski wyleciał w pole i tam może być duża jakaś kara czasowa. I patrzmy, Michał Stawiak 10 punktów. Michał Łukasik punktów 8. Dawid Włodarczyk punktów 6. Wojtek Pankowski nie dostaje kary za wylotkę w trawę i jest punktów na pozycji 4. Numer 4. Tak, czwarta pozycja, 4 punkty. Piąty znów Mateusz Biały i na szóstym miejscu Marcin Szan. Podliczamy. Dobrze, prosimy Cię Artur o podliczenie, a my już przejdziemy do kolejnego AS-u. Tym razem Niemcy. Niby łatwe. Na serii te samochody prowadzą się dobrze. Nie są zbyt szybkie, bo zaraz je odcinę. Kogo tu obstawiasz? Na długich, który prostych. Michał wygra? Nie mam pojęcia, który Michał wygra. Wydaje mi się, że Michał Stawiak jest w takim gazie, że może skompletować kolejne 10 punktów. Natomiast, no nie wiem, zobaczymy jak Dabi. No Dabi na Niemcach jest też tak szybkim zawodnikiem, że tutaj to no, myślę, że może się w połowie 0,2 sekundy wszystko. Podaję punktację. Michał Stawiak 40, Michał Łukasik 30, Marcin Chrzan 0, Dawid Włodarczyk 24, Mateusz Biały 8 i Wojtek Pankowski 18. Czyli chyba pierwsza dwójka już jest pewna awansu. No, o trzecie miejsce jeszcze można powalczyć chyba. To jest ostatnia? Nie, to jest przedostatnia trasa. Bardzo długi Ruszberg, ale tutaj też mamy takie niespodzianki na trasie jak cięcia. A tutaj cięcie, prawie każde cięcie na trawie skutkuje dachowaniem. Kończy się dachem. Trzeba tak uważać, że masakra, jeżeli ktoś się nie przygotował i nie przyjechał tego odcinka specjalnego, może nadziać się na tak zwaną niespodziankę. No niestety te samochody bardzo mocno dachują na cięciach i nawet delikatne przecięcie gdzieś w takim miejscu, gdzie samochodami R5 w WRC idziemy sobie elegancko po trawie. Tutaj niestety kończy się cała sytuacja dachem. No i pięknie, wszyscy Fiestę, ale Wojtek Pankowski Peugeotem. Peugeot jest, no, Marcin Chrzan też Oplem Adamem. Tak jest. To są chyba zbyt wolne samochody, żeby tutaj dogonić Fiesty. Nie, no, myślę, że akurat na Niemcach to chyba nie ma nic szybszego niż Fiesta. Też ciężko powiedzieć, gdyż z reguły jeździmy na nastawach we wszystkich mistrzostwach i trialach, tak? Natomiast tutaj mamy serię, ale mimo wszystko chyba Fiesta jest najszybszym samochodem. No ta tu, no Peugeot i Adam to są wolnoscące silniki, prawda? Fiesta jednak ma turbinę. No zobaczymy co tu się podzieje. Ja myślę, że dwa Michały tutaj tak pocisną, że będzie walka między nimi o zwycięstwo na tym razie. Staramy się pokazywać wszystkich zawodników. Nie zawsze nam się to udaje, gdyż ta stawka się miesza. Jest dosyć dużo tych chłopaków, ale myślę, że każdy jakąś pamiątkę ze swojego przejazdu będzie miał. Choćby krótką. I zaczynamy tradycyjnie z Wojtkiem Pankowskim. Jakoś tak ustawia nam komputer tutaj jego na pierwszym miejscu na wizji. Teraz ciężko się przełączać na zawodników, gdyż jadą, że tak powiem, wszyscy razem.
i tak to przełączanie powoduje wielki chaos. Dojedźmy chociaż do drugiego zakrętu w lewo. A potem zobaczymy. Umówmy się, że tutaj jak wszyscy będą jechali w miarę równym tempem, to te różnice nie będą zbyt ogromne. No ja myślę, że tutaj będzie maksymalnie 0,2 sekundy. Zobaczymy. Dobra, zobaczmy, czy Marcina Krzana, Woplu, Adamie F2. Przypomnijmy, Marcin jedzie na padzie. No, poprawiony zawodnik, pewnie z kilkuletnim stażem na padzie. I ciśnie. O, u Dawida Włodarczyka coś się podziało. Szóste miejsce Dawid Włodarczyk. A gdyby tak dojechał i na tym OS-ie nie zdobył punktów, to tam o trzecie miejsce dalej sytuacja jest otwarta. Tak? Ja myślę, że tu wygra, kto później będzie hamował, ten wygra. Dawid Włodarczyk ciśnie, na razie... O, i przydusił mocno na nawrocie. Na Niemcach nie wolno jeździć na ręcznym samochodem F2. Niestety, to są straszne straty. Każde skrzyżowanie samochodu powoduje praktycznie, że samochód staje w miejscu, a te samochody jest bardzo ciężko napędzić. Pół sekundy to na tym OS już jest bardzo dużo, mimo że to jest bardzo długi OS. No i przejdźmy do czołówki. Dabi. Jednak Dabi na razie. Mamy głębokie cięcia. Tak, spokojnie, delikatnie przybranie trawy, nie za mocno, żeby nie pełnić chopa i nie wydachować samochodu. No tak to jedzie. Pojedźmy jeszcze kawałek z Dabim. Zobaczymy, jak przejdzie to prawy zakręt czwórkowy. Tam jest bardzo niebezpieczne miejsce, delikatne przepałowanie w tym miejscu. Wyrzuca nas w palac słomy, ewentualnie w jakieś tam kamienie. Ale Dawid na ten OS przycina. Przypomnę, że to jest ulubione miejsce Łukasza, prowadzącego. No, tam było bite nieraz. I tutaj jest taki nawrót, gdzie bardzo mocno można wydachować. Dawid pewnie przełączył się na Michała Stawiaka. Różnice między nimi są minimalne. Oj, Wojtek Pankowski spada. Chyba na czwartą pozycję, ale dużą niespodzianką jest to, że na trzeciej pozycji mamy Mateusza Białego. To chłopak, który jedzie na klawiaturze. Tak. Dawid awansuje na pozycję numer 4, więc pewnie jakieś punkty przywiezie, choć do końca OS-u zostało jeszcze 8 km. I zobaczmy, co u Wojtka Pankowskiego w Peugeotie. Godlak znowu coś nawyczyniał. Jeszcze zobaczymy. Zobaczmy na Dawida Włodarczyka. Nie, no ma całe opony. Znów jest na czwartej pozycji, więc te pozycje od miejsca trzeciego do miejsca szóstego się bardzo mocno szachują. No to przylećmy jeszcze z Dawidem Włodarczykiem kawałek. Tu teraz będzie ten taki przelot przez trawę, na którym można łatwo złapać karę. Zobaczmy. Jak się nie trafi między chorągiewki. No i tutaj można też bardzo fajnie wydachować. Dobra. Pojedźmy chwilę z Mateuszem Białym. Mateusz jest na klawiaturze. Jest na czwartej pozycji, ale Wojtek Pankowski znów popełnia jakiś błąd. Spada na piątą pozycję. Nie wiem, czy jest to spowodowane słabszym samochodem, czy po prostu coś tam się podziało. A Wojtek mógł się jeszcze podpiąć w walkę o topową trójkę. Jak Dawid by przyjechał na ostatniej pozycji, a Wojtek na pozycji numer 3, to odrobiłby chyba te brakujące punkty. Zobaczmy, co u Marcina. Marcin ciśnie troszeczkę za chłopakami, nie jest to jakaś... O, i widzimy uderzenie, mocne uderzenie przodem w kamienie. Opony są całe, ale chodnica pewnie jest zagotowana. I przełożmy się na lidera wyścigu, Michał Łukasik.
Ale oni z Michem idą łeb w łeb. No zobaczymy, jaka przewaga. Ja postawiłem na 0,2 sekundy różnicy na mecie. No zobaczymy. Tutaj jest bardzo ciekawe przejście w prawo. Tutaj naprawdę można iść dokręconym trzecim biegiem. To zna dobrze ten OSW, że tutaj można nadrobić masę czasu. No ale nie zagrożony chyba Michał Łukasik jak na razie. No, przynajmniej to prowadzenie nie zmienia nam się na widocznej tabeli u góry. No to już dojedźmy z opakami na metę. Zostało parę zakrętów. Michał Łukasik na prowadzeniu. Drugi Michał Stawiak, ale na trzecią pozycję przesuwa nam się Dawid Wodarczyk. Wojtek Pankowski musiał coś nawydziwiać na tym OS-ie. Nie chwyciliśmy tego na kamerze, ale zapytamy pewnie o to gracza po zakończeniu zawodów. Tak, Dawid dojeżdża do mety. I ostatni zakręt w lewo. Ile wyniesie strata? Jak myślisz? Myślę, że to będą 2 sekundy. Ja myślę, że to będzie mniej. A nie, jednak nie, Michu, jednak daleko za Dawid. No. A gdzieś tam musiał popełnić chyba jakiś błąd. Troszeczkę się pomyliłem w swoich rokowaniach. Trzeci Dawid Wodarczyk, na czwartej pozycji Mateusz Biały. Adamem Marcin Chrzan idzie jak dzik. Tak, i mamy Michał Łukasik 10 punktów, Michał Stawiak punktów 8. Była kara czasowa. 4 sekundy u Michała, czyli jakiś daszek. Trzeci Dawid Wodarczyk punktów 6. Czwarty Mateusz Biały punktów 4. I piąty Wojtek Pankowski punktów 2. Marcin znów na ostatniej pozycji. A jednak mówił nam, że nie miał czasu trenować, no to odbija się na czasach, na OS-ach. Wojtek Pankowski bez kary, ale no tutaj była olbrzymia strata jednak, pół minuty. No coś tam musiało się wydarzyć. No myślę, że przed ostatnią rundą już jest sprawa jasna. No chyba tak, chyba wszystko się wyjaśniło i do kolejnej rundy, no już w zasadzie do finału. Awansuje Michał Łukasik, Michał Stawiak oraz Dawid Wodarczyk. Wodarczyk, tak jest. A jaka jest różnica między Dawidem a Wojtkiem Pankowskim? 8 punktów. Co ja mówię? 10. No, mało realny scenariusz, żeby Dawid tutaj nie dojechał wysoko. No, ale to są rajdy, zobaczymy. Wszystko się może zdarzyć w zasadzie. No jednak inni zawodnicy też mogą popełnić błędy, także... I ostatni OS, Sweet Lamp, Walia, bardzo trudna klasa pojazdów, Rally GT. Duża moc, seryjne ustawienia, no i dużo cięć jednak, to jest OS. Widno Moral Reverse, druga część trasy i tam po tych cięciach trzeba troszeczkę przejechać. Bo jak wiemy, samochód RWD cięć nie lubi. Dokładnie, i trawy. BMW i Porsche. O, i Porsche. I Mateusz Biały Porsche. No ciekawe, chłopak na klawiaturze wybiera drugi raz najgorszy samochód, no i chyba źle prowadzący się samochód. Jednak Aston tutaj jest i BMW jest lepiej prowadzącym się samochodem. No, widocznie lubi Porsche i... Porsche jest nie do opanowania po prostu. Ja na kierownicy nie można go opanować, a to dopiero na klawiaturze. Szacun wielki. No zobaczymy, jak pójdzie tutaj Mateuszowi. Zaczynamy ostatni odcinek dzisiejszego dnia. Sweet Lamp, Walia, samochody klasy Rally GT. 5, 4, 3, 2, 1. I od razu mamy ciekawy nawrót w lewo będzie. Zaczynamy tradycyjnie z Wojtkiem Pankowskim. No nie jest tego ulubiona klasa pojazdów. Pierwszy nawrót przychodzi pewnie.
nie obraca się, chociaż tu już chyba jakieś obrotki nie. Wszyscy raczej pewnie. No to zobaczmy, jak radzi sobie Mateusz Biały na klawiaturze w Porsche RGT. To jest ciężko, tu już klawiatura nam nie daje sygnałów z drogi praktycznie całkowitych, choć ta gra ma bardzo ograniczone sygnały tej drogi, to jednak jakieś na tej kierownicy są. No, na klawiaturze nie mamy żadnych ułatwień. O, ale mamy Michała Łukasika, był na trzeciej pozycji przez chwilkę, także chyba jedzie ostrożnie. No ja myślę, że on tutaj nie musi się już spieszyć, tak? Wystarczy mu dojechać do mety. Ale bardzo ładnie radzi sobie Marcin Chan. Wyprzedza Mateusza Białego. Jest na pozycji numer 5, ale jedzie bardzo czysto. Spokojnie, czysto, bez jakichś większych błędów i ryzyka. No i zobaczmy, co tam w czołówce Michał stawia. No tu jest total piec. Zawodnik wie, że awansował. Chce chyba nam na końcu wszystkim pokazać jeszcze fantastyczną jazdę i jak na razie mu się to udaje. Dojedzie takim tempem do mety tego S-u? Ja myślę, że dojedzie. Michu nie odpuszcza. Ale ciśnie, naprawdę masakra. Jest wjeżdżony w RWD niesamowicie, także... Warto oglądać, warto kibicować, podziwiać prawdziwych wariatów. No bo tu chłopaki idą. Bez żadnego opuszczania. To Michał idzie takim piecem, że po prostu można podziwiać. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda ze środka. A nie mamy jednak kamery na... Trudno. Nie mamy kamery na kierownicę. Na drugim miejscu Dawid Włodarczyk. Zawodnik, który też bardzo lubi klasę RWD. Zresztą w mistrzostwach jeździ w tej klasie i jest bardzo wysoko w klasyfikacji. No i dobra, lecimy na Dawiego. Dawid trzeci, spokojnie. Nie musi się spieszyć, może sobie powolutku dojechać do mety, choć to nie jest wcale wolny przejazd. Mimo iż traci troszeczkę do chłopaków z przodu, to dalej jest masakryczne tempo. No tutaj niebezpieczny punkt, z tymi wszystkimi balami z prawej i z lewej strony. Na tym zakręcie udało mi się kilka razy wylecieć. Na tym. Michu jedzie jak po swoje. A Michał jest nie takim... Miłuj się. Michał jest w takim gazie, że chłopaki będą musieli troszkę potrenować, żeby mieli szansę z nim wygrać w finale. Dobra, przełożmy się na Wojtka Pankowskiego. Wojtek na pozycji numer 4. Mimo iż ta klasa pojazdów nie jest lubiana, zdobył już kilka sekund przewagi nad chłopakami jadącymi na klawiaturze i na padzie. Oj, niestety, tak, ten nawrót jest bardzo trudny. Zbyt mocne oddanie gazu, kończy się uderzenie w skarpę, a potem to sami widzimy. Ciężko wyjechać. Tak, zawodnik mieli. Chyba dał powrót na trasę z karą czasową. Zobaczmy, co u Marcina Chrzana. Zobaczymy, jak pojedzie po tych cięciach. Michał przejechał te cięcia bardzo ładnie. Nie głęboko, delikatnie. Zobaczmy, bo Michu tutaj będzie nam się zbliżał do tego szybkiego spadania. I do skrętu w prawo, którego nienawidzę. Pełen piec, hamowanie. Trójeczka. Wchodzi ciaśniutko, pięknie. Bez żadnego obrotu, widać w pełni kontroluje poślizgi. No i ciśnie po kolejne pierwsze miejsce. Widzimy z lewej strony, że tu
pierwsza trójka, no nie tak delikatnie, dosyć mocno uciekła od pozostałej trójki. Tam też będzie ciekawa walka. Zobaczmy jeszcze chwilę Dawida Włodarczyka. Wjeżdża w tumany kurzu. Oczywiście zawodnik tego nie widzi, ale tutaj jest to dość tak fajnie zrobione, że możemy jeszcze zobaczyć kurz poprzedzającego wozu. Wyjeżdżamy w potoczek. A nie, to jeszcze nie jest to miejsce. Tutaj mamy nawrót w prawo. I co? Przełączmy się na lidera, na Michała Stawiaka. On już powolutku będzie dojeżdżał do mety. Jeszcze będzie miał przeprawę wodną. No, tu spokojnie, już nie musi cisnąć. Tu już się nic nie wydarzy. Kolejne 10 punktów ląduje na koncie Michała Stawiak. Niesamowity piec. Dawid Włodarczyk niedaleko. Tylko jeden odcinek. Na trzeciej pozycji Michał Łukasik. No i tutaj będziemy mieć ciekawą walkę. Wojtek Pankowski. Mimo zawieszenia się na skarpie, zawodnik jest na czwartej pozycji. Zobaczymy jeszcze Mateusza Białego, jak przejedzie przez te jednak trudne tutaj zakręty dwójkowe. Tutaj bardzo nosi tyłem, no ale jeszcze będziemy mieć przeprawę wodną. Na której lubi wyrzucić prostą granę. Oj, woleciał Mateusz. Przed samą metą wyprzedza go Marcin Chan. Tu już wiemy, że ta przeprawa wodna. Przełączmy się. O, już nam wyłączyło. Nie wiem dlaczego, ale wyłączyło nam wizję. Nie widzimy już Mateusza Białego. No nic, trudno. Podaję punktację. Pierwszy Michał Stawiak 10 punktów. Drugi Dawid Włodarczyk punktów 8. Trzeci Dabi punktów 6. Czwarty Wojtek Pankowski punktów 4. Potem Marcin Chrzan zdobywa chyba dzisiaj swoje pierwsze punkty. Tak jest. I na końcu Mateusz Biały. To co? Zawody mamy za sobą. Poczekamy, aż chłopaki połączą się z nami. Porozmawiamy chwilę. Niespodzianek, jak widać, nie było. Do finału awansują Michał Łukasik, Michał Stawiak oraz Dawid Włodarczyk. Podsumowanie mistrzostw. Tak, tutaj nam się będzie wszystko zgadzało. A więc tak, oficjalne wyniki. Michał Stawiak 58 punktów, Michał Łukasik 46 punktów, trzecie miejsce Dawid Włodarczyk 38 punktów, czwarty Wojtek Pankowski 27 punktów, piąty Mateusz 27 Biały. Chyba nie może być. 6 albo 8. O, to sobie zobaczysz jeszcze. 24. No 24 właśnie. Punkty Wojtek Pankowski, 12 punktów Mateusz Biały i 2 punkty Marcin Chrzan. Szał. Poprośmy chłopaków do sesji, zobaczymy, czy wszyscy się połączą, nie zapomną lub nie uciekną. Myślę, że nie. Mamy Michała Stawiaka? No mamy. Ja się nawet nie rozłączałem. A, to ty słuchałeś sobie nas jeszcze, tak? Tam waszego gadania. Pikolenia. Pierdzielenia, tak? Dobra. Heja, heja. Są wszyscy? Chyba tak, siemka. Chyba tak. Michał Stawiak. Arturku, poprosimy cię jeszcze o przedstawienie klasyfikacji, żeby chłopaki widzieli, na czym stoją. Mniej więcej pewnie spodziewają się wyników, ale prosimy cię jeszcze o podsumowanie. Słuchajcie, pierwsze miejsce Michał Stawiak, 58 punktów. Drugie miejsce Michał Łukasik, 46 punktów. Trzecie miejsce Dawid Włodarczyk, 38 punktów. Czwarte miejsce Wojtek Pankowski, 24 punkty. Mateusz Biały, piąty, 12 punktów. I szósty Marcin Chrzan, 2 punkty. No to gratulujemy Michałowi Stawiakowi. Michał jest taki. Michał. Słucham. Jedno pytanie zasadnicze. Jak ty to robisz?
Nie wiem, po prostu jestem wjeżdżony już. A szczerze mówiąc, ostatnio nawet za wiele nie gram. Bo w tym RWD to tam, szczerze mówiąc, no jakoś wielkich przygotowań nie ma. Setup od EXR, już technical teraz. I jedziemy. A tutaj to w sumie, powiem szczerze, 3 razy przejechałem całość. I to wszystko. No, ale czasy były na dłużej startowałem na Argentynie i na polskim, bo tam mi nie szło. A reszta to faktycznie może po tak każdy odcinek po 3 razy. Co się podziało na Niemcach? W Niemczech mówisz nam, że słuchałeś naszego głosu sobie dla relaksu. No to tam stawialiśmy, że będzie różnica między tobą a Dabim w okolicach 0,2 sekundy. Przynajmniej ja tak stawiałem, co tam się podziało na Niemczech. Kara czasowa, z tego co pamiętam, chyba 4. Tak. Na tym dojeździe do tego prawy-lewy wyniosło mnie na zewnętrzną, odbiłem się od kamieni i poleciałem po cięciu za bardzo, no i... Daszek? Nie, nie, nie było dachowania, ale kale wrobiło. Mhm. I przywróciło mnie gdzieś tam na odcinku, nie? Gratuluję. Ale i tak nie wygrał, bez szans było. Gratulujemy, Michał, jesteś w mega gazie. Nie dałeś szans rywalom. Chociaż też nie wszyscy musieli cisnąć, tak? Michał Łukasik, podsumuj może swój start. Jechałeś bardzo szybko, ale chyba też nie spinałeś się. Ale nie spinałeś chyba się mocno, żeby akurat tutaj gdzieś tam wygrywać, nie wiadomo jak. Tylko po prostu sobie spokojnie punkciki zbierać. No i awansować do finału. Znaczy, no w zasadzie po części tak, po części nie, bo były odcinki, gdzie trochę bardziej starałem się cisnąć, bo się czułem trochę pewniej i oczywiście Niemcy, jakżeby inaczej w moim wypadku, i Grecję czułem też bardzo dobrze i zresztą no, w sumie po części minimalnie było. W Grecji właśnie ta różnica była nieduża, a resztę odcinków starałem się jednak, no, troszeczkę bardziej zachowawczo, bo RWD-ki, no to nie moja bajka, ja tego nie ogarniam. I to było widać po tych wynikach, bo najgorsze miejsca miałem na RWD-kach. Tam na Polsce przyrżnąłem znak na 90. No właśnie, bo tam przez chwilę był taki moment, że spadłeś chyba z drugiej na albo na 5. pozycję i tam potem musiałeś gonić. Tak zastanawialiśmy się wszyscy, czy złapałeś jakiegoś kapcza, czy co. Nie było, ta sytuacja nie wydarzyła się przypadkiem na nawrocie w prawo? Tak. Znaczy, to jest po tej sekcji, gdzie jest szykana. Tak. Jest no, w prawej i jest ta 90 w prawej. Tak. Dokładnie. No tak myśleliśmy, tam się wydarzyło, nie uchwyciliśmy tego momentu, gdyż jest dużo zawodników. No i co tam, było przypałowanie? Mówisz uderzenie. Spóźniłem hamowanie i niestety zrzuciłem do jedynki i to był największy błąd, bo no przez to po prostu zaczęło mielić i przyrżnąłem w znak, potem najlepsze było, że po tym przyrżnięciu w znak chciałem sobie nawrócić i wyjechać, to przygazowałem tak, że przyrżnąłem w niego drugi raz, poprawiłem mu. Było wesoło, ale właśnie ja nie patrzyłem, z której tam pozycji spadłem, ja mam wyłączony HUD i ja nie widzę wyników, także wszystko było jechane na czuja, nie patrzyłem jak to jedzie, bo nie widziałem. Aha. Czyli sobie jechałeś takim swoim tempem, w którym czułeś się pewnie. No, widać było jakieś tam przygody delikatne, ale pewne drugie miejsce. No i w finale. Trzeba będzie posiedzieć, potrenować. Bo Michu nam to pokazuje, że goni mocno. Ja się tak zastanawiam tylko, czy Michał Stawiak był tak szybki, czy Michał Łukasik był tak wolny. No myślę, że Michał... Ja wiem, że Michał pierwszy, ten lepszy, zdecydowanie jest w gazie i obecnie poza moim zasięgiem. No, no co tu gadać, wielkie brawa, tempo, kosmos na wszystkich odcinkach tak naprawdę. No tam wiadomo, na Niemcach to zdarzy się przecież potknąć, jak ma się takie tempo przez wszystkie odcinki, no to jednak czasami się coś trafi. Ale to, wiesz co, to ja ci powiem tak, czas wymienić kierownicę. Zobacz, Michał wymienił i może zobacz. Kiedy? No, Michał wymienił i czego ja mu Logitecha nie zaproponowałem? No to nie wiem. Teraz będę się męczył z nim. Mogę ciebie obwiniać. Fajnie, gratulujemy Michał przejścia do finału. I na trzecim miejscu Dawid Włodarczyk. Dawid, jak oceniasz ze swojej perspektywy swój występ? No wiadomo, że najgorzej poszło przedni napęd. Bo dopiero się nauczyłem tym kitkarem jechać, jak już się skończył odcinek. I w tej fieście na pierwszym splicie zrobiłem roladę i straciłem na tym chyba z 10 sekund łącznie, bo zanim się to samochód napędził i dostałem karę 5 sekund.
ale reszta była git, no i myślałem, że chociaż jeden wygram, chociaż te BM-ki wygram, no ale Michał poza zasięgiem. Myślałem, że on tylko jest mocem FRWD, ale jak widać wszystkim dobrze jedzę. No i to tyle w sumie. No tam nie, na Niemcach był przez chwilę taki moment, że spadłeś właśnie na tą ostatnią pozycję, a Wojtek Pankowski był wysoko. Generalnie gdyby się tak pokończyli, to tam mogło się jeszcze wyrównać gdzieś ta walka o awans do finału, no ale jednak pokazałeś na tym finiszu, że jest tempo i zasłużone trzecie miejsce. Gratulujemy. Wojtek Pankowski, czego brakło? Tego brakło chyba, za dużo było stresu może, to pierwsze, a drugie, no trochę się rozproszyłem już na montę, bo jak się włączył odcinek, zobaczyłem, że nie mam tego paska i nie widzę nawet, który jestem i jak jechać szybciej, wolniej i to mnie tak bardzo rozproszyło. Tam czwarte miejsce chyba miałem i o dziwo jakoś Polska w miarę poszła, bo myślałem, że gdzieś tam się pokręcę bardziej. W Grecji szło dobrze i ostatni zakręt, no wyleciałem. Nie wiem, jakby się to skończyło. Później co? W Argentynie w miarę tak poszło przyzwoicie. No i w Niemczech, no tak już postawiłem na wszystko na jedną kartę, bo już tam nie było co robić. Ostatni taki był odcinek, gdzie mogłem coś nadrobić. No ale niestety dwa razy w kamień przyłożyłem na zakrętach. No i dwa razy wstecznie trzeba wrzucić, zanim to się rozbojało, to zeszło. No i na BMC ostatniej. No zawiesiłem się na tym ostrym w lewo, taki to podjazd pod górkę jest i tak, tam karę dostałem, bo musiałem auto zresetować, bo się już nie chciało ani do przodu, ani do tyłu. Tak, mieliśmy na wizji właśnie i, no, i także, wiedzieliśmy, no, że... Żałuję trochę tych Niemiec, bo tam kurczę, no te dwa kamienie to strasznie dużo straciłem, nie? Tak, tam jechałeś wysoko i tam była szansa troszeczkę podgonić do Dawida Włodarczyka. Tym razem się nie udało, ale nie ma się co przejmować. No, dogrywka będzie, także możesz. No. Nie, już nie ma dogrywek. Osoby zainteresowane prosimy o nie wprowadzanie graczy w błąd. No, bo Artur tam czeka już na was, mówi, z kim się zmierzy. No, fajnie Wojtek, nie odpadacie, fajne tempo było. Aha, to jeszcze, pomyliłem się, przepraszam. No, z Arturem się pościgamy jeszcze. Tak, pościgacie się z Arturem, będziecie mieli okazję wspólnie pojeździć. Aha, to my teraz znowu, o jest. I Mateusz Biały, piąte miejsce, ale też bardzo fajne tempo, jak na klawiaturę, to naprawdę byliśmy pod wielkim wrażeniem. Dlaczego Porsche? Bo tylko Porsche czuję dobrze. Próbowałem Astona, próbowałem BMW oczywiście i BMW jechał mi w bok na starcie zamiast do przodu. Astonem udało mi się dojechać do mety, ale bez jakiegoś polotu, a wsiadłem w Porsche i o! Wiedziałem po prostu jak dawać gazu, ile gdzie, co i jak, po prostu na dojechanie do mety. Bardzo dziwne, bo wszyscy, którzy wsiadają w Porsche, mają dokładnie odmienne odczucia niż ty na klawiaturze. No, zgadza się. No ale ogólnie Porsche powiedz nam, dokończ Artur. Już skończyłem. Ale ogólnie powiedz nam, czy jesteś zadowolony ze swojego występu, no bo wiadomo, no, były nikłe szanse, żeby awansować w takim towarzystwie, no ale no tak, dokładnie. Jesteś no, zadowolony ze swojego startu, czy tam jednak było dużo baboli, czy poszło słabo, jak byś to ocenił? No dobra, co tam było pierwsze monte? No monte poszło nie najgorzej, też jechałem tylko imprezą jako jedyny, a to dlatego, że integrala była dla mnie za szybka. Escort miał za dużo biegów na asfalt, nie potrafiłem dobrać biegu na tych zakrętach. Na śniegu nadrabiał i Escortem jechałem 4 sekundy szybciej niż teraz tą Subaru. Ale mówię, no nie było przyjemności w tym, dlatego wybrałem Subaru. I czas tak jak zwykle, tam, nie pamiętam ile tam minut, 48 sekund to jest ok, czas. Co tam dalej było? Tylny napęd. Nie pamiętam, na czym je w ogóle obróciło. Chyba nie. Na pewno zrobiłem rekord, tam 3.32. To dzisiaj rano, znaczy o 17 południu zrobiłem 3.35, także 3 sekundy szybciej, bez żadnego. Chyba, no a tak, nie było żadnego spinu, także całkiem dobrze. KitKary Fast Start. A to dlatego, że przez przypadek poprawiałem kamerę i na 3 sekundy przed startem, także się rozproszyłem tym. I to tyle. Aha, no i jeszcze tam coś tam za szybko jechałem, już nerwy weszły przez to, za szybko jechałem jakiś tam zakręt, wyleciałem na kamienie.
Dobrze, że nie było leczka. I tak to się dalej szło. Co tam dalej było? Przypomnijcie. Aha, WRC. No, WRC za duża nerwówka już była, aczkolwiek czas o 3 czy 2 dziesiąte sekundy szybszy niż na treningach, także też spoko. Dalej? Potem były Niemcy i Walia. R2 też nerwy za bardzo hamowałem silnikiem, przez to gdzieś tam mijałem te jakby zasobu i hamował po prostu samochód i wyjeżdżałem. Aczkolwiek czas wyszedł też całkiem znośny. 0,2 chyba szybciej niż na treningach. No i ostatnie, no to wiadomo, dojechałem do mety, to jest sukces i tylko chyba 2 obroty miałem. No fajnie, ja myślę, że nie jesteś bez szansy w dogrywce tak zwanej i tam jeszcze powalczysz z opakami o ten finał. Przejdźmy do Marcina Chrzana. Marcin, nie trenowałeś zbyt dużo. Miało to odzwierciedlenie w czasach. Chyba, no ale jeszcze jedna szansa. Jeszcze chyba tylko była walka na jakiejś Wielkiej Brytanii, ale to po prostu na ułamki, a nic, po prostu ten występ, to samo miejsce mówi za siebie. Tragedia, jestem niezadowolony, wściekły na siebie. Komputer idzie przez okno. Ale to było spowodowane tym, że po prostu znowu z kierownicy się przesiadłeś na pada, czy...? No tak właśnie dziwnie, bo momentalnie na kierownicy bardziej pracuję nogą, operuję gazem i to auto czuję, natomiast tutaj znowu wsiadłem na pada i no kolosalna różnica znowu, tak jakbym się cofnął. I nie szło, nie mogłem w ogóle w żadnym zakręcie, nie wczułem się w moment, żeby się whamować, wejść w ten zakręt, rolki, przebite opony, kary, wylatywałem z drogi, dramat, po prostu dramat. Czyli nie ma nawet co komentować. To jak będziesz rzucał tym komputerem, to powiedz, gdzie ja złapię. Zapraszam. No to może mi powiesz na priv, co? Dobra, chłopaki, dziękujemy. Dalej przychodzi Michał Stawiak, Michał Łukasik i Dawid Włodarczyk. Gratulujemy chłopakom, a dzisiaj trójka, która nie awansowała, będzie miała jeszcze swoją szansę w kolejnym etapie. Zmierzą się tam z chłopakami, którzy czekają w poczekalni na was. Dziękujemy wszystkim widzom za uwagę. Dziękujemy sponsorowi głównemu Sim Center, przepraszam, Poznań. Dziękujemy chłopaki za fajne widowisko, walkę. Gratulujemy i do zobaczenia w finale. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się, hej. Jak będzie finał, to nie mówcie, że no coś tam pojeździliśmy, tam odcinek 5 minut przed, a potem na rekord świata jedziecie, bo mi wtedy smutno. No tak ja jest. Ja takich czasów nie osiągłem na 3 odcinkach, a jeździłem wcześniej, jak teraz. Myślę, nie, że to jest tak inna sprawa. No, ale to też człowiek się tak koncentruje też. Seria to seria, no nie oszukujmy się. Zgadza się. Się nie da jakoś szybko też pojechać na serii, ale no też chłopaki cisnęli niesamowicie. Dziękujemy wszystkim widzom, sponsorowi Sim Center, gdzieś się przedtem przejęzyczyłem. No i do zobaczenia, miejmy nadzieję, w finale. Trzymajcie się, chłopaki, cześć. Cześć.